Rozmowa o dziewiątej. Dzień dobry, na 97.1 FM. Sylwia Misiak przed mikrofonem w studiu Radia Zielona Góra. Poranny gość to pani Zuzanna Łącka-Golc, organizatorka akcji Zielony Czerwiec. Dzień dobry. Dzień dobry. I dzisiaj porozmawiamy właśnie o tej akcji, która w festiwalowej wręcz formule od lat odbywa się w Zielonej Górze. Od kilkunastu, prawda? Tak, mieliśmy małą przerwę na COVID-a, gdzie nie organizowaliśmy akcji, ale akcja odbywa się według moich obliczeń niezbyt dokładnych, to jest chyba 13 edycja, więc serdecznie zapraszamy, to jest pewna już taka nasza tradycja w tym mieście. No i w tym roku też będzie się trochę działo. Co będzie się działo w ramach Zielonego Czerwca? Jakie są założenia tego wydarzenia? Przez cały czerwiec i lipiec będzie się odbywała joga na trawie w naszym stałym miejscu na Piast Polanie, co sobota o 10. Mamy w planie zajęcia z różnymi instruktorami, instruktorkami, no instruktor będzie tylko jeden, więc same panie, oraz jedne zajęcia z gimnastyki słowiańskiej. Założenie jest takie, że te wszystkie wydarzenia się zawsze odbywają w plenerze. Jak to wpływa na klimat i na to, jak się ćwiczy? Ja szczerze to wolę. wolę prowadzić jogę na trawie, kiedy mamy kontakt z niebem, kiedy nie mówię proszę spojrzeć w sufit, tylko mówię proszę popatrzeć w niebo. I kiedy ta przyroda nas otacza, można się trochę z nią tak stopić, poczuć się częścią jednak tej rzeczywistości, która nas otacza, i kiedy nie są to mury, uważam, że jest zupełnie inna jakość tej jogi. To dobry pomysł na rozpoczęcie przygody z jogą właśnie w takiej otwartej formule. Poznanie być może różnych właśnie instruktorów, różnych prowadzących. Tak, oczywiście. Wiele osób przyszło na jogę na Zielony Czerwiec. Poćwiczyli sobie przez całe wakacje, wypróbowali różne osoby, wybrali nauczycielkę bądź nauczyciela, który im bardzo pasuje, i potem trafili po prostu w ten sposób na zajęcia jogi już w ciągu roku, już na stałe. Więc to jest bardzo dobry sposób, żeby wyrobić sobie pewne zdanie o jodze. No bo każdy ma jakieś tam wyobrażenia na temat tej aktywności, a naprawdę to jest, joga jest tak różnorodna, że warto sobie zrobić taki przegląd i sprawdzić, co mi akurat zapasuje. No właśnie, a co warto wiedzieć, żeby zweryfikować właśnie te wyobrażenia? Rodzajów jogi jest mnóstwo, co powinniśmy wiedzieć pod kątem wyboru jogi dla siebie? Przede wszystkim tak, pójść, sprawdzić, zobaczyć, co nam pasuje, czyli czy zajęcia są bardziej dynamiczne, czy są bardziej statyczne, na co zwracamy uwagę, czy ważna, czy lepiej nam robi, nie wiem, kontrola oddechu, czy lepiej nam robi, nie wiem, precyzja w asanach, że ustawiamy ciało bardzo precyzyjnie, czy może lepiej nam robi większy ruch, większa swoboda. Więc no, są takie różnice i pewne rzeczy będą na nas wpływały lepiej, w zależności od tego, jakim jesteśmy osobami, fizycznie i psychicznie, a niektóre rzeczy mogą nas na przykład drażnić albo nam mniej pasować. Więc warto sobie sprawdzić, co nam robi dobrze i po czym czujemy się swobodniej, lepiej. I myślę, że to jest główny jakby aspekt, który trzeba wziąć pod uwagę. I pewnie też jak w każdej formie ruchu i w każdej formie rozwoju musimy poczuć to coś z instruktorem, który prowadzi. A tak, to jest tak, to też jest ważne. Tak, to też jest ważne, żeby poczuć jakby, że komunikat, który ma dla nas instruktorka, do nas dociera i że po prostu jesteśmy w stanie to przyjąć i jakby przerobić przez siebie. Mówiła pani, że kilka instruktorek, jeden instruktor. Tak. Jakie odmiany jogi właśnie reprezentują? Co zaproponują tu zielonogórzanom? No tak, w tym roku będzie moja joga i chyba joga nowej instruktorki Judyty, to będzie winiasa joga, czyli taka joga spokojna, w ruchu, z oddechem. Będzie też kundalini joga, dwie instruktorki będą od kundalini jogi. Będzie joga z Arkiem. Arek jest znany naszym uczestnikiem i tych zajęć jogowych na trawie i przekaże nam trochę męskiej energii. Będzie też joga z Darią, są zajęcia ayengarowe. Taka spokojniejsza, bardzo taka świadoma joga z Kasią.
Będzie gimnastyka słowiańska, więc będzie w czym wybierać. Gimnastyka słowiańska, zatrzymajmy się na moment, bo czytając program wydarzenia widzę, że to jest ona skierowana wyłącznie do kobiet. Dlaczego? Tak. No, takie są założenia gimnastyki słowiańskiej. To jest aktywność taka fizyczna, która powstała jakby tylko dla kobiet i jest to tradycja w ten sposób przekazywana, więc to jakby musimy się z tym odwołać zgodzić. Odwołać się do założeń po prostu. Tak. Zajęcia w plenerze, rozumiem więc, że bez jakiejś dużej liczby przyborów, które zazwyczaj są używane w jodze. Wystarczy tylko mata, woda czy coś jeszcze? Wystarczy. Wystarczy mata, woda, nie wiem, jak będzie jakiś upał i nosimy wtedy czapkę od słońca czy kapelusz, to wtedy można zabrać. Ważne, żeby zadbać o swój komfort. Czyli jeżeli na przykład, nie wiem, drapie nas trawa, to zakładamy długie spodnie albo jeżeli wiemy, że jak jest gorąco, to dużo pijemy, to bierzemy więcej wody. Czasami jest tak, że zajęcia są troszkę siedzące. Na zajęciach jogi kundalini zdarza się tak, że trochę się siedzi. Więc jeżeli wiemy, że mamy problem z siedzeniem na płaskim podłożu, można sobie wziąć koc albo poduszkę. Jak mamy alergię, trochę trudniej w plenerze. Czy ja mam, ale jakoś sobie z tym radzę. Albo prowadzę zajęcia smarkając i kichając. Ale nikt się nie skarżył. Czyli zawartość nieba nad sobą, a nie sufitu jest tutaj decydująca i ważna. Tak. Są też osoby, wiem, że zdarzały mi się takie sytuacje, że ktoś, ojejku, boję się kleszczy, boję się komarów, boję się czegoś tam. No to jakby też warto zadbać o swój komfort i są różne środki, których można się wysmarować. Osadźmy jeszcze raz terytorialnie. To Piast Polana, czyli Polana za amfiteatrem i tak, każdy weekend. Każda sobota. Sobota. O 10 rano. Tam na środku rosną takie piękne mirabelki, bardzo polecam smaczne dżemy z owoców tej mirabelki i pod tymi mirabelkami się spotykamy. Z nazwy Zielony Czerwiec, ale mówiła pani, że potrwa dłużej. To nie tylko zamknie się w ramach jednego miesiąca. Tak, impreza się trochę rozrosła w latach, więc w tym roku planujemy cały czerwiec i cały lipiec. Czy to jest wydarzenie tylko dla osób dorosłych? Czy na przykład można potraktować jako taką aktywność rodzinną? Jeśli tak, to czy któreś z tych form jogi szczególnie byłyby polecane dla rodzin? Zakładamy, że te zajęcia są głównie dla dorosłych oraz młodzieży. Ale jeżeli ktoś bardzo by chciał przyjść z dzieckiem, to dziecko będzie ćwiczyło, to można, jak najbardziej. W przypadku mniejszych dzieci bardzo bym tylko o to prosiła, żeby rodzic brał odpowiedzialność za to, co robi dziecko, żeby nie przeszkadzać innym uczestnikom zajęć, żeby nie rozpraszać, nie hałasować. Obok jest cudowny plac zabaw. Takie tak zwane bale ze sznurkami, więc często jest też tak, że rodzice ćwiczą, a dzieci śmigają po placu zabaw, który jest naprawdę świetny. Jakie macie doświadczenia z poprzednimi edycjami? Z jednej strony zakładam, że na tyle dobre, że ten 13 raz już Festiwal Zielony Czerwiec się odbywa, ale czy to przekłada się potem na aktywność taką stałą w ciągu roku? Czy przychodzą po prostu na zajęcia do tych instruktorów ludzie, którzy pojawiają się w ramach Zielonego Czerwca? Tak. Sama mam takie osoby, które przychodzą do mnie na jogę i trafiły do mnie z Zielonego Czerwca. Inni instruktorzy, instruktorki też mi mówią, że faktycznie mają z tego Zielonego Czerwca osoby, które potem cały rok uczęszczają i wybrały. Tak? Dla mnie ważny jest wybór, tak? Żeby mieć ten wybór i akurat ten wybór instruktora czy nauczyciela jogi tutaj jest łatwy. Warto podkreślać, że to są bezpłatne zajęcia. Tak. Bezpłatne dla mieszkańców Zielonej Góry i okolic, ale jakby ktoś chciał przyjechać z Suwałk, to też może. I też instruktorzy nie otrzymują żadnego wynagrodzenia, nie mamy na to żadnego budżetu, więc robimy to w ramach naszej oddolnej inicjatywy, tak, akcji społecznej dla miasta. Tak. Program wydarzeń, gdzie można znaleźć? Na Facebooku, na fanpage'u Zielony Czerwiec. Tam jest cała rozpiska, kto kiedy prowadzi zajęcia. Pierwsza sobota czerwca to Dzień Dziecka? Tak. I już zaczynacie pierwszego? Tak, już zaczynamy. Tak. Co w programie? W programie ja, czyli joga łagodna. Czyli dużo możemy powiedzieć akurat o tej. Tak. Joga łagodna dla wygody, dla rozruchu, dla rozpoczęcia tej przygody z jogą i przyrodą. Więc tak, serdecznie zapraszam. Na koniec jeszcze powiedzmy, czy jakieś ograniczenia tutaj zdrowotne mogą przeszkadzać w udziale, czy jednak każdy, a jeśli z czymś się zmaga, na przykład podejść, porozmawiać z instruktorem? Tak, o poważniejszych jakby schorzeniach i poważniejszych sprawach instruktor powinien wiedzieć,
tak? Ale myślę, że jakby dorosłe osoby też powinny mieć to poczucie odpowiedzialności za to, co robią. W sensie, że jeżeli lekarz im powiedział, że mam nie ćwiczyć, nie robić, nie ruszać ręką ani nogą, no to jednak, że się tego posłucha. Tak, że robimy tylko te rzeczy, które wiemy, że możemy, które nam nie szkodzą. Myślę, że o takich rzeczach jak na przykład ciąża też instruktor powinien wiedzieć. Czyli najbliższa sobota, start w Zielonej Górze, zielony czerwiec w tym roku, znów nie tylko w czerwcu, ale także w lipcu na Piast Polanie o 10:00. Ja zachęcała do udziału pani Zuzanna Łącka-Golc, organizatorka wydarzenia. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Sylwia Misiak, do usłyszenia. Rozmowa o 9:00.